Witajcie, z tej strony Anna Olszak. Teraz proponuję rozwiązanie zadania, które często zdarza się również na maturze. Dotyczy ono mapy, czyli oblicz odległość na mapie. Uwaga, znamy skalę 1 do 5 milionów. Znamy odległość rzeczywistą w terenie, natomiast musimy obliczyć odległość na mapie. Pierwsza rzecz, za jaką się musimy zabrać, to za zamianę skali liczbowej na skalę mianowaną. Uwaga! Wiemy, że 1 km to 100 tysięcy centymetrów. Wobec czego musimy przesunąć przecinek o 5 zer, czyli 1, 2, 3, 4, 5. Co oznacza, że 1 cm odpowiada 50 km. I zapisałam to tutaj. No i teraz oczywiście korzystamy z najprostszego sposobu na rozwiązanie tego zdania, czyli z ułożenia proporcji. Mamy kilometry, wstawiamy je pod kilometrami, a pod centymetrami stawiamy x. Co robimy? No oczywiście mnożymy na krzyż. 50 km razy x równa się 1 cm razy 30 km. I co nam przeszkadza w rozwiązaniu tego zadania? No oczywiście to, co znajduje się przy x, czyli te 50 km, więc przez tą wartość dzielimy całe równanie. Czyli x równa się 1 cm razy 30 km dzielone przez 50 km. I moi drodzy, oczywiście skracamy sobie tutaj kilometry. Po wymnożeniu całego równania uzyskujemy 0,6 cm. I to jest nasz wynik. Czyli odległość na mapie to 0,6 cm. Proste? Mam nadzieję, że wytłumaczyłam to dość jasno. Jeżeli są pytania, to poproszę o Wasze sugestie. Pozdrawiam!